No, to taki unboxing, bo Mikołajek mnie tutaj dał coś, hehe. A tak na serio? No, wiecie o co chodzi. Pewnie rodzice cyk cyk i kupione. Dobra, no to ja chciałam nagrać tego unboxing, ale już przy okazji pokażę. No to dostałam Raffaello i wiatromierz. Pokażę wam ten wiatromierz, no to będzie wam Raffaello pokazywał. Oczywiście, bo to temat oczywiście pogodowy. Zobaczcie, no tak wygląda opakowanie. Tu są jakieś kabelki, zaraz to rozpakujemy. Poczekajcie, wezmę statyw, żebym wszystko wam oj, sam już nie wiem, jak to powiedzieć. Dobra. Rozpakujemy. O, ojejku, aż mi wszystko wypadło. O, nawet, no to tak. No, wiatromierz. Nawet ma taką, jak widzicie, no można sobie gdzieś to założyć, więc na przykład na szyję. No, powiem wam, no fajne. W ogóle tu muszę dmuchać, tak oszukać jakby, a nie, no ja was nigdy tak nie oszukam, że wieje mocniej, nie, nie, nie. Poza tym i tak chyba, no powietrze, no jakby człowieka jak się dmuchnie, to chyba za mocno nie jest, ja nie wiem. Dobra, no to zaraz wam wszystko pokażę, tak wygląda ogólnie. Zaraz go włączę, spokojnie, wszystko, na wszystkiego przyjdzie czas. Tak wygląda z tyłu. No. Miernik wiatru GMS 816, opis produktu. Skala Beauforta wyświetla prędkość wiatru w skali Beauforta. Prędkość powietrza wyświetla prędkość powietrza z dokładnością do jednego miejsca. O mater. No się tak mi w kamerze ciężko to czytać. Miejsca po przecinku, zależnie od wybranej jednostki. Ok. Czyli można wybrać jednostki prędkości, no oczywiście metry na sekundę, kilometry na godzinę, to my kilometry, no ja tylko takie coś znam. Jedynie takie w Polsce chyba obsługiwane. No tak to wygląda. I tu piszą jakieś małe, w ogóle, że nawet nie chce się czego czytać. No tam pewnie piszą, że skąd to jest. Made in China, bo oczywiście wszystko już Made in China. No, jeszcze tu mamy. O matry, jak to się składa okropnie. Aha, dobra, czyli to tak. Tak, czyli teraz jakby taka instrukcja obsługi, jak wszystko zrobić. Tak to wszystko, tak to wygląda. A tutaj nic nie ma. Oho, i tutaj mam baterię. Oj, będę miał problem z jej włożeniem. Ja takich nie umiem wkładać. Oj, będzie problem. A spróbuję jakoś. A tak wygląda w środku. No tutaj pisze wszystko chyba jak otworzyć. Tak, czyli tam gdzie wkłada się tą baterię jedną. No i tak wygląda w ogóle ogólnie. Więc no. Udało mi się włożyć baterię. Jakby ktoś miał taki wiatromierz kiedyś, nie wiedział jakby włożyć, to te, no, tą jakby okładkę otwiera się, no po prostu ubierze się, no o tak. No, że jest, wiecie, no i no, że się otwiera. A jeśli chodzi o otworzenie, to potrzebujecie jakiegoś albo, no bo zobaczcie, tu jest takie coś, albo silna ręka, czyli wiecie, musicie mieć duże siły. Choć ja już taki troszeczkę zmęczony, więc nie za bardzo. To wiecie, open i bierzecie tak, wiecie, ale jeśli nie macie zbytnio siły, albo nie macie jakby silnej ręki za bardzo. No ja też nie należę do tych jakichś silniejszych, ale no po prostu, że... no i po prostu bierzecie jakby jakiś, nie wiem, śrubokręt, żeby coś pomóc sobie. Ja sobie pomogłem na przykład. Pomogłem sobie na przykład śrubokrętem i przekręciłem, się otwiera i wkłada się baterię i cyk i zamykamy. Teraz będzie problem, jak to zamknąć. Czekajcie, zamknę to.
zamknięciem akurat już tak trudno w sumie nie było. Włożyłem i tak przekręciłem, jak tu pisze close. I jest dobrze. No to teraz uruchomimy. No to tak, jeśli chodzi o włączenie, to robimy to tak. Tu jest mode i trzymacie przez 2 sekundy. Następnie też mam z tym problemy. O, już jest. I 2 sekundy wystarczy trzymać i jest. No i świeci się. Oj, na sekundę, czy tam jak to się mówi. Zaraz to zmienię. Temperatura w środku jest. Stopnie Celsjusza. Tak, to są stopnie Celsjusza. 28. 28,1? O, bo pewnie się trochę tam przegrzał, bo nie wiem, bo ja go dotykam, wiecie, jak to jest. A żeby, jeśli chodzi o wyłączenie, zapomniałem, to tak. Mode i set. I on się wyłącza. Dobra, już zaczęliłem, jak to zrobić, ustawić na jednostkę na kilometr na godzinę. Trzymacie mode. Spokojnie, o, i teraz... Hej, co ja zrobię? Nie, żony empaety! Właśnie, że ja... Dobra, już. Tak. I mamy kilometr na godzinę. Więc w taki sposób można to zrobić. No, teraz przyszedł czas na teścik. No to teścik. Wiatr mierzę na wiatraku. No nie mam. Jeszcze oczywiście na dworze też była, bo każe jakie pory by wykazywało. Poczekajcie, ja to udoskonalę. Dobra, teraz będzie dobrze. Spada wszystko, aż w końcu do zera. Dobra, startujemy. Na dworze też nie ma jakichś porywów, więc wiecie, może to być... O Jezu, nie ma za bardzo ostrości. O, jest wiaterek taki. Nie ma za bardzo wiatru, powiem wam, jest... Nie ma takiej dobrej sytuacji, poczekajcie. Dobra. Trochę zaczęło wiać. No tak jak mówię, jest nie za bardzo dobrze, bo nie zawieje, nie wie jakoś mocno. Dobra, poczekamy chwilę. O! Wieje. O, 8 nawet zawiało. Jakieś... A, nie za dużo, to są niewielkie porywy, powiem wam. No to dobra, nie będę was dłużej męczył. Poczekajcie, jeszcze wyjdę na balkon. Postanowiłem, słuchajcie, że jednak nie będę wychodził, bo jest późno i w ogóle, i wiecie, moi rodzice śpią, więc nie chcę ich budzić. No to pokażę jeszcze wam tak ogólnie, jak to wygląda. Tutaj to jest taka dziurka, to tam jest czujnik temperatury. Wiecie, że to mierzy temperaturę, tu jako tutaj tam pokazuje. Nie wiem, czy to w ogóle, nie wiem, czy to jest wiarygodne, bo jest 20,1 pokazuje, a jest w pokoju o wiele więcej, bo jest 22 aktualnie i pół w pokoju, bo ja stacji pogody pokazuje, więc nie wiem, czy to wiarygodne. Bo też może być zimne, bo na dworze, wiecie, jest okna w dachu. Ja nie wiem, czy to wiarygodne, jak przecież wyciągnąłem na dwór, to pokazywało maksymalnie 19 i więcej nie spadło, a na dworze jest teraz aktualnie 0. Dobra. No to tu jest czujnik temperatury, tu jest... Oj,
Tu jest wiatrak, który bierze na prędkość wiatru. Tutaj jednostka temperatury, kilometra na godzinę, tam jeszcze jakieś są. Tutaj pokazuje na świecie. Tu jest, tutaj pokazuje ile jest kreseczek. No po prostu tą baterię co wkładałem, czyli na razie jest pełno. Tu jest mode set. I z tyłu nie ma nic jakby bardzo. No to taki mały wiatromierz elektroniczny. Będę chodził na testy jutro, zobaczę jaka będzie sytuacja z wiatrem. Jak będzie jakoś wiało po prostu, no nie jakoś, że jakieś wichury, ale po prostu jak będzie wiało, że będzie po prostu wiaterek, to będę go testował.